Cześć kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was kartkę prostą, jeśli chodzi o ilość zdobień. W wykonaniu w zasadzie też była dość prosta, ku mojemu zaskoczeniu. Natomiast może to jest kwestia tego, że Madzia Feluk zrobiła taki fenomenalny tutorial na kartki interaktywne. Pomimo tego, że nie kupiłam sobie jeszcze wykrojników wspomagających tworzenie takich kartek, to sobie poradziłam, używając, po prostu odrysowując jakiś tam kształt innego wykrojnika i wycinając to wszystko nożykiem. Karteczka jest, w zasadzie może być na okazję narodzin dziedziusia. Ja chyba ją raczej wręczę z okazji zajścia w ciążę. No, historia długa, nie będę Wam tutaj streszczać, żeby też nie zdradzać zbyt dużo. A karteczka wygląda tak, że no, że wygląda tak. Widzicie, że jest no, naprawdę monochromatyczna, prawie że. Jedynie z tyłu ma, no też w zasadzie monochromatyczna, jest inny papier. Zrobiłam ją w sumie ze ścinków kolekcji Baby Joyce P13. Tutaj odbiłam stempelek, też w zasadzie chyba P13 to jest, taki dziecięcy zestaw kilku stempelków. Natomiast no, ten papier, to już tak potuszowałam go Vintage Photo Distressem, żeby no cokolwiek na tej kartce innego się działo. Tak widzicie, no nie jest idealnie tak, jakbym to wycięła, jakby to zostało wycięte wykrojnikiem. Ale wydaje mi się, że jest good enough. No i ten bociek właśnie sobie tutaj tak lata trochę. Trochę ciężko go złapać, ale ogólnie to dość leci z tym dzieciaczkiem i go w koniec końców nie przywozi, przynosi. No przynosi chyba. Tak. O Jezu. No. Więc tam są pod spodem dwie warstwy bermaty. Te chmurki przyklejałam na płasko, żeby no, w miarę się nie haczyło. No i on tutaj jest tak dość, troszkę odstaje, nie? Więc nie jest źle. Dystans jest zrobiony pianką. 3 mm, zdaje się. No i tyle. W zasadzie jedna z prostszych kartek, które zrobiłam ostatnimi czasy. Naprawdę robi się to mega szybko, a jeśli chcecie zobaczyć, jak się robi, to odsyłam Was właśnie do filmiku Madzi, ponieważ jest po prostu genialny. No i tyle. No. I kartelucha stoi sobie tak. Tyle na dzisiaj. Dajcie znać, czy robiliście kartki interaktywne w swoim życiu, jak Wam się one podobają. W ogóle ten bociek, on sobie tak trafi. O, widzicie, najlepiej to jest po prostu tą kartką, on się po prostu nie cofa, nie? Ciężko mu tak ten. Ale w tą stronę to już lata mega szybko. Jest chyba tyle, ile trwa ciąża, nie? Mrugnięcie oka. Dobra, nie paplam już, bez sensu. Trzymajcie się ciepluchno. Słyszymy się, widzimy się następnym razem. Pa!